Ślepy Tor, ta opera, nawiązuje bardzo w sposób głęboki, znaczący do poetyki teatru absurdu. Ten scenariusz, koncepcja, być może jest pierwszą taką próbą wprowadzenia języka teatru absurdu do świata operowego. No i ta koncepcja właśnie polega na tym, że to nie jest akcja czy rzeczywistość realistyczna, tylko to jest rzeczywistość paraboliczna. Nie można tej historii, która jest pokazana, traktować zupełnie dosłownie. To jest pewna metafora. Tu zainspirował mnie w niezwykły sposób Krzysztof Meyer, autor muzyki, że to ma być opera wariacyjna, czyli że każdy akt to nie jest dalszy ciąg tej samej historii. Także to jest ten podtytuł, który tu został dany, do trzech razy sztuka, on jest wieloznaczny, bo to jest do trzech razy sztuka, jak potocznie się mówi, ale także do trzech razy sztuka, czyli jakby trzy jednoaktówki, które są i podobne, i różne, a jeszcze kompozytor no, miał wspaniały pomysł, który mi się od początku szalenie podobał. Te dwie pierwsze części są, nazwijmy to, w dur, to są buffo, trochę komiczne, trochę gorzko komiczne, a trzeci akt jest tragiczny. No, reszty nie zdradzę, żeby nie było tutaj wszystko wyłożone na stół.